Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Ponad 3000 żołnierzy i kilkaset pojazdów z 5 krajów NATO bierze udział w ćwiczeniach na poligonie w Orzeszu. Dziś na miejscu obecny będzie wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W ubiegłą sobotę na poligonie w Orzeszu odbyła się ceremonia przekazania 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych w podporządkowanie dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, generałowi dywizji Zenonowi Brzuszko. To właśnie w Orzeszu trwają ćwiczenia sojusznicze, których celem jest pokazanie jednomyślności i wiarygodności członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas realizacji postanowień na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Dziś będzie je obserwował wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ćwiczenie to wspiera inicjatywy, na które sojusznicy zgodzili się podczas szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO, rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Dowództwo pozostaje również w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. W społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy i ludzie lepiej zarabiają, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Nowym Sączu. Premier gościł w firmie Newag u producenta taboru kolejowego. Newag w Nowym Sączu istnieje od 1876 roku. To jedna z najstarszych firm kolejowych w naszej ojczyźnie. Jest wiodącym producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. W firmie Newag pracuje blisko 1500 osób. W społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy, im lepiej ludzie zarabiają. Ponad 17 milionów miejsc pracy. Absolutny rekord przedstawiony przez Eurostat. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który wskazał, że mamy 2. najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Udział Polaków na rynku pracy wynosi 70,3% i przekracza średnią unijną. Firma Newag jest jedną z tych, które są lokomotywą rozwoju, wskazywał premier. Rośnie polska firma technologiczna o zaawansowanych technologii, która, jak tutaj powiedział nam pan prezes, może konkurować z Niemcami, może konkurować z najlepszymi firmami na świecie. Ta firma, Newag w Nowym Sączu, jest dokładnie, dosłownie i w przenośni lokomotywą rozwoju. Prezes Newagu Zbigniew Konieczek rozmawiał z Mateuszem Morawieckim na temat wsparcia procesu homologacji w państwach europejskich nowej lokomotywy Dragon 2. Są one przeznaczone do prowadzenia ciężkich składów towarowych, a ich głównym odbiorcą jest spółka PKP Cargo. Mamy niepowtarzalną okazję, aby ta lokomotywa mogła przejechać z Tesalonik do Gdyni. Ona jest do tego przygotowana. Trzeba tylko ją homologować w 3 krajach. Premier zapewnił, że pomoże w homologacji nowych lokomotyw spółki w krajach europejskich, a także w produkcji i nowych zamówieniach. Im więcej tych nowych zamówień, tym więcej miejsc pracy, tym bardziej wynagrodzenia będą mogły rosnąć, a te koła zębate gospodarki polskiej wtedy będą lepiej ze sobą współpracować i ciągnąć całą gospodarkę do przodu. Newag jest spółką giełdową notowaną na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od końca 2013 roku. Energetyka, infrastruktura, obiekty dydaktyczne to najczęstsze inwestycje finansowane lub współfinansowane przez państwo i spółki Skarbu Państwa. Są one jednym z głównych tematów trwającej de facto kampanii. PKN Orlen przyspiesza z zieloną transformacją. To nie tylko wymóg Unii Europejskiej, ale także trend w światowym biznesie. Musimy inwestować wszystko to, co zielone, zeroemisyjne, niskoemisyjne, bo to stanowi naszą konkurencyjność. Orlen inwestuje więc w farmy wiatrowe na Bałtyku, ale także na lądzie. Rozwija fotowoltaikę i przymierza się do budowy małych elektrowni atomowych. Zielone źródła energii są niestabilne, wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci. Dlatego potrzebny jest niskoemisyjny stabilizator
operator systemu, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujący bilans energii. Stabilizatorem systemu mają być elektrownie gazowe. W Grudziądzu powstaje taka instalacja. Warta 2 miliardy złotych, elektrownia ma dostarczać prąd do miliona gospodarstw. Wmurowano kamień węgielny pod te inwestycje. Na podobnym etapie jest budowa badawczego kampusu medycznego w Krakowie-Prokocimiu, gdzie w uroczystości udział wziął premier Mateusz Morawiecki. Tutaj będą te nasze środki czy współfinansowanie we właściwy sposób spożytkowane. Spożytkowane w tym wyścigu o ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Inwestycja składa się z dwóch budynków. W jednym będą m.in. laboratorium czy Centrum Rozwoju i Terapii Chorób Cywilizacyjnych. W drugim sale praktycznej nauki dla studentów. Zbliżające się wybory to czas intensywnego rozpoczynania lub kończenia inwestycji. Niedawno w Mielcu oddano do użytku wiadukt nad nowo wyremontowanymi torami, na które po 12 latach wróciły pociągi osobowe, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ten wiadukt to poprawa komunikacji drogowej, to udrożnienie wlotu do strefy ekonomicznej, ale też do części zamieszkałych Mielca. Dzięki tej infrastrukturze wjazd i wyjazd do tego miasta jest bezpieczniejszy. Inwestycje lokalne i ich realizacja będzie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. Zdecydowaną większością tych przedsięwzięć politycy PiS-u mogą się pochwalić, ale są też inwestycje, które mogą być kłopotliwe. Na przykład port lotniczy w Radomiu. Niedawno otwarta inwestycja warta ponad 800 milionów złotych miała tętnić życiem. Tymczasem w ciągu pierwszych dwóch tygodni z lotniska skorzystało 3600 pasażerów. Tygodniowo odbywa się tam 12 startów i lądowań. Z okazji 103. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa. Wydarzenie zatytułowano Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL. Konferencja była częścią projektu Karol Wojtyła Polsce, Jan Paweł II światu. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zwrócił uwagę, że patrząc na świętego Jana Pawła II, nie należy zatrzymywać się na sentymentalnym wspominaniu jego dzieciństwa. Musi się skończyć czas pozostawania, pewnego naskórkowego pozostawania w opowiadaniu o pontyfikacie Jana Pawła II, skądinąd bardzo ważnego i ciekawego dla nas wszystkich, którzy przeżyliśmy ten pontyfikat i zwłaszcza dla tych, którzy go nie przeżyli, ale pora jest sięgnąć w głąb. Mowa o ogromnej liczbie dokumentów, w których można znaleźć antropologię i personalizm, poczynając od pierwszej encykliki, poprzez naukę o małżeństwie, o rodzinie, o rolę świeckich w kościele. Metropolita warszawski dodał, że postawa Karola Wojtyły wobec PRL jest jednym z ważnych kluczy odkrywania tego pontyfikatu. Ksiądz kardynał przestrzegł jednocześnie przed wyciąganiem ogólnych wniosków na podstawie pojedynczych spraw, o których mówią media, oraz przed błędem ahistoryzmu. Nie oceniać i lat 50. kardynała Wojtyły, 60. i 70. i jego pontyfikatu w tamtym czasie, kiedy był papieżem, według naszych dzisiejszych kryteriów, wiedzy i tak dalej, bo wtedy z jednej strony niewiele rozumiemy, a po drugie możemy nawet krzywdzić historię jako taką. Co nie znaczy, że nie należy i nie ma obowiązku szukania prawdy, ale tej prawdy szukajmy z odpowiedzialnością. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin wskazał na zmagania Karola Wojtyły z reżimem komunistycznym. Wiedział i często o tym mówił, jaki antropologiczny błąd kryje się za ideologią, która zbudowała to imperium zła i panowała w wielu państwach na świecie. Ten błąd polegający na tym przede wszystkim, że człowieka postrzegano wyłącznie jako istotę materialną bez tego komponentu duchowego i wiedział, że z tej ideologii, z takiego fałszywego rozumienia istoty człowieka wynika zło, wynika przestępstwo, wynika masowy, bardzo często też mord. Osoby duchowne w PRL były inwigilowane od chwili wstąpienia do seminarium aż do śmierci, dodał wiceminister. Ta opresja, ta inwigilacja i metody, różne metody osaczania kapłanów rzymskokatolickich funkcjonowały właściwie do końca istnienia tego systemu.
Dlatego trochę szkoda i dobrze, że właśnie taka refleksja tutaj też będzie, że będziemy się nad tym zastanawiać, że generalnie nie wykonano jak dotąd takiej pracy rozliczającej to, jak Kościół rzymskokatolicki poradził sobie z tym opresyjnym systemem komunistycznym. Konferencja była częścią szerszego projektu. Jego zwieńczeniem ma być międzynarodowa konferencja Papież Światu 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. To wydarzenie zaplanowano na 17 października, mówi dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowaliśmy, czy próbujemy cały czas i budujemy taką akcję, która się nazywa Mój Profesor Wojtyła. To jest działalność wolontariuszy, którzy docierają do tych ludzi, którzy znali Karola Wojtyłę w czasach, kiedy był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prymas Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła należeli do dwóch następujących po sobie pokoleń. Racje pokoleniowe miały wpływ na postrzeganie komunizmu, podkreślał profesor Jan Żaryn. Wskazał, że wspólną wadliwością prymasa tysiąclecia i papieża Polaka był kult maryjny. Jest to ewidentna ta kulturowo bliska Kościołowi w Polsce, konkretnie Maryja i ta Matka Boska obecna, szczególnie w wizerunku jasnogórskim i także duchowa stolica Polski Częstochowa, okaże się być bardzo wyjątkowym miejscem zarówno dla kardynała Karola Wojtyły, jak i prymasa Stefana Wyszyńskiego. W środę podpisany został list intencyjny, rozpoczynający 5-letnie badania historyczne nad biografią Karola Wojtyły w latach 1958-1978 pod kierownictwem profesora Michała Białkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektem tych badań ma być źródłowa publikacja opowiadająca o krakowskim okresie życia przyszłego papieża. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 10:00 z Panem Bogiem.